Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny pochylimy się nad listami, a konkretnie omówię listy Słowaków z czasów I wojny światowej. Jeżeli chcesz wesprzeć kanał, wejdź na patronite.pl/beczkaprochu. Zapraszam do odsłuchu. Z racji na specyfikę położenia Słowaków w ramach korony świętego Stefana, wojna otworzyła przed nimi nadzieję na poprawę ich nieznośnego statusu kulturowego i społecznego, do czego przyczyniła się madziaryzacja związana z rządami elit z Budapesztu. Z jednej strony słowackie społeczeństwo przejawiało wzmożoną ostrożność i oczekiwanie na wybawienie z zewnątrz, początkowo bardzo liczono na pomoc Rosji, z drugiej strony mężczyźni wyjeżdżający na front mieli nadzieję, że ich poświęcenie doprowadzi do poprawy pozycji Słowaków na Węgrzech w przypadku zwycięstwa mocarstw centralnych. W czasie I wojny światowej słowackie gazety były jednym z najważniejszych środków komunikacji w słowackim społeczeństwie. Dostarczały wielu natychmiastowych informacji, a ludzie używali ich do wzajemnej komunikacji. Ich czytelnicy odpowiadali na poszczególne artykuły za pomocą listów lub sami wysyłali artykuły i listy do publikacji, dzieląc się w ten sposób swoimi wrażeniami, które następnie mogły dotrzeć do szerszej publiki. Po wybuchu I wojny światowej zjawisko wysyłania listów do gazet zostało przejęte przez żołnierzy przebywających na froncie, którzy bardzo często tam pisywali. Z jednej strony odpowiadało to oficjalnej propagandzie, która chciała, by pisano o bohaterskich czynach na polu bitwy. Z drugiej jednak strony stwarzało to przestrzeń do publikacji często krytycznych opinii, wrażeń i spostrzeżeń słowackich żołnierzy. Oczywiście publikowano tylko to, na co pozwalała stosunkowo surowa cenzura. Żołnierskie listy uwieczniały proces pożegnań i wyjazdów z domów, dołączanie do jednostek wojskowych, życie żołnierzy na froncie, zarówno w okopach, jak i na tyłach, gdzie doświadczali wielu smutnych i radosnych zdarzeń. Interesujące są obserwacje z zagranicy, a także kwestie narodowości i relacji w armii austro-węgierskiej oraz w samych Austro-Węgrzech. Żołnierskie listy to nie tylko emocjonalne przeżycia przelane pospiesznie na papier. Stanowią one głębszą refleksję nad światem, który nagle znalazł się na skraju katastrofy. Żeby nie przedłużać, przechodzę do pierwszego listu. Rok 1914, wrzesień. Kierzmark. List Szymona Czekowskiego do redakcji Słowenskie Ludowe Nowiny. Opisuje swój wyjazd na front. Słynna redakcjo. Proszę przyjąć moje pozdrowienia za pośrednictwem tych słów. Rankiem 26 sierpnia nasz pułk piechoty numer 67 po raz pierwszy znalazł się pod ostrzałem za granicą w pobliżu Komarowa. Tutaj rosyjska kula trafiła mnie w lewą nogę. Kiedy upadłem, wrogi odłamek trafił mnie w kolano i złamał je. Leżałem tam przez około półtorej godziny, dopóki nie otrzymałem pomocy od medyków. Następnie zabrano mnie do punktu pomocy medycznej. Tutaj znosiłem okropny ból, który towarzyszył mi aż do stacji kolejowej. Ponieważ nie mogłem sam wsiąść do pociągu, zaopiekowało się mną dwóch dobrych i współczujących ludzi. Był to katolicki ksiądz i kapitan, którzy zabrali mnie i umieścili w pociągu. Niech Bóg im odpłaci. Podróżowałem pociągiem przez 2 dni i 3 noce, aż dotarłem do Kierzmarku na Spiszu. Tutaj leżę w szpitalu i czuję się lepiej, ponieważ ten przeszywający ból stale się zmniejsza. Boże, pociesz wszystkich rannych i daj im szybki powrót do zdrowia. Pozdrawiam Pana, Panie Redaktorze. Szymon Czekowski. 9 września 1914 roku. List Jarosława Podumbirskiego z Lopej, powiat brzeziński, do redakcji Słowenskie Ludowe Nowiny. Wiedeń, 9 września 1914 roku. Jak poszliśmy na wojnę? To było w późnych godzinach, ostatniego dnia miesiąca lipca. Około 11 w nocy zostałem obudzony z mojego snu przez młode dziewczyny i kobiety, które mi powiedziały, żebym wstał i obsłużył je w moim sklepie, ponieważ chciały zdobyć składniki na upieczenie chleba dla swoich ukochanych, którzy jutro mieli wymaszerować. 1 sierpnia jakiś urzędnik przybył z Brezna z rozkazami z samej góry, który mówił o nadciągającym zagrożeniu dla naszej ojczyzny. Król ogłosił, że każdy zdrowy mężczyzna musi iść na wojnę. Rano jak zwykle wstałem i zacząłem obsługiwać klientów. Ale wieczorem nie mogłem zasnąć ze względu na hałasy, które dobiegały ze wsi. Rada Wiejska rozwiesiła plakaty mobilizacyjne, przed którymi stał tłum ludzi, czytających ogłoszenia mobilizacyjne. Wezwany zostałem ja. Zostawiłem mój sklep w rękach przyjaciół, prosząc ich, by nim zarządzali starannie, dopóki nie wrócę, jeśli taka jest wola Boga.
Była druga po południu, kiedy opuściłem mój sklep i udałem się do ratusza, gdzie zgodnie z doniesieniami każdy poborowy miał się zebrać i stąd dalej mieliśmy się udać na stację kolejową. Przed ratuszem był tłum ludzi. Poborowi żegnali się z ukochanymi. Młode kobiety, porzucone, płakały razem z dziećmi za żywicielami rodziny. Dziewczyny z opuszczonymi głowami chodziły tam i z powrotem ze swoimi tobołkami. Starsze kobiety z różańcami w ręku oddawały poborowych opiece Boga. Poborowi wsiedli do wagonów z piosenkami na ustach, wagony ruszyły, płacz opuszczanych rodzin wzmocnił się. Młodzi mężczyźni machali na pożegnania chusteczkami z wagonów, śpiewając wojskowe piosenki z ciężkimi sercami, żegnając ukochaną ojczyznę. Scena nie do opisania. Pociąg miał odjechać za godzinę, więc szybko poszedłem do Lopei, do mojego rodzinnego miasta, aby pożegnać się ze znajomymi. Och, moja droga wsio, jesteś piękna jak panna młoda udająca się na wesele. W tobie spędziłem niewinne dni mojego dzieciństwa. Otaczają cię wzgórza i wiecznie zielone góry. Choć biedny, mieszka w tobie lud pracowity. O Boże, spraw, abym wrócił z wojny zdrowy i zwycięski i zasłał ludzi szczęśliwych i nieskrzywdzonych, tak jak ich teraz widzę. Opuszczając rodzinną wioskę, dotarłem na stację. Pociąg zadudnił, a ja wsiadłem do bydlęcego wagonu z napisem 6 koni, 40 ludzi. Przy szeroko otwartych drzwiach wagonu rzuciłem pożegnalne spojrzenie na moją rodzinną wioskę. Mój wzrok zatrzymał się na kościele znajdującym się na wzgórzu górującym nad wioską. Obok kościoła stoi jego wierna towarzyszka – szkoła. Szkoła i kościół przyniosły mi wiele radości w czasach szkolnych. Dobrze prowadzona szkoła uczyniła ze mnie wiernego syna narodu, a w kościele służyłem jako ministrant, za co ksiądz Józef Martinczek niejednokrotnie nagradzał mnie czerwonym jabłkiem. Moją największą radością każdej wiosny było chodzenie w góry we wczesne, ciemne, niedzielne poranki. Zbierałem wtedy konwalie, które potem ofiarowałem Matce Boskiej. Z Bogiem, moja ojczyzno, pozdrawiam cię. Pociąg pędził w dół rzeki, Chron. Moja rodzinna wioska nie opuszczała mojej pamięci. Żal mi było ją opuszczać. Ale czy był w niej ktoś, kto by mnie pamiętał? Nie wiem. Kto by mnie opłakiwał? Moi rodzice są pod ziemią, a ja nie zakosztowałem jeszcze miłości Panny, choć mam już 25 lat. Wielki entuzjazm i heroiczny zapał zajaśniały na twarzach naszych chłopców, gdy zostali poinformowani, że wkrótce zmierzą się z wrogiem. Każdy z nich płonął pragnieniem pokonania wroga, wyróżnieniem się zwycięstwem, a tym samym zdobycia chwały dla swojej miejscowości. Ledwo poranne słońce osuszyło rosę na rosyjsko-polskiej ziemi. Nasi chłopcy, płonąc z niecierpliwości, rzucili się w wir walki. Wrogie kule świszczały im koło uszu, ale żaden z naszych ludzi nie poległ, tylko kilku zostało rannych, w tym ja. Ci, którzy zostali ranni, zostali wysłani do Rawy Ruskiej, która była naszym przygranicznym miastem, w celu dalszego transportu kolejowego do szpitala. Pociąg z nami pędził przez piękną polską krainę, przez Śląsk i Morawy do Wiednia. Ranni bardzo dobrze znosili naszą podróż. Ależ to była radość, gdy prawie na każdej stacji witały nas tłumy ludzi. A nasz pociąg, ku radości witających nas tłumów, zatrzymywał się na kilka minut na każdej stacji. Dziewczęta, piękne jak anioły, rozdawały rannym żołnierzom różne przekąski. Niezależnie od tego, czy były to szlachetne damy, czy córki biednych robotników, każda z nich zbierała wszystko, co można było znaleźć w wiosce i wszyscy z wdzięcznością wnosili swój wkład w te prezenty. Życie ludzi kręci się teraz tylko wokół stacji kolejowych, a wszyscy żyją dla wojska. Rozdawano nam ciasta, owoce w dużych ilościach, parzono nam herbatę, a przede wszystkim było mnóstwo papierosów. Zanim dotarliśmy do Wiednia, każdy żołnierz otrzymał po drodze garść. Piękne dni dla nas, żołnierzy. I trzeba wspomnieć, że wszystkie nasze opiekunki, oprócz dobroci serca, wyróżniały się również niezwykłą urodą. Niejedna piękność z Polski czy Moraw z pewnością zawładnęła myślami niejednego chłopaka. Po przybyciu zostaliśmy zakwaterowani w pomieszczeniach szpitala Józefa II. Tutaj pod opieką Czerwonego Krzyża, do którego teraz dołączyli również panowie i panie z arystokracji, wiernie wykonując powierzone im zadanie, opiekę nad rannymi w bitwie. Wszystko jest słodkie jak anielskie piękno. Każdego popołudnia dozwolone są godziny odwiedzin, z okazji których życzliwi Wiedeńczycy przynoszą nam prezenty, składające się z różnych niewyobrażalnych rzeczy, ale obfitują w papierosy. Kończąc moją opowieść, przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim czytelnikom Słowackich Ludowych Nowin.
9 września 1914 roku Jarosław Podjumbierski z Lopej. Listopad 1914 roku Lublana, Słowenia. List Józefa Mraczno. Czcigodny redaktorze i przyjacielu, przyjmij serdeczne pozdrowienia od nas, Słowaków, rannych na froncie południowym, leżących obecnie w szpitalu w Lublanie. W niedzielę 15 listopada otrzymaliśmy najnowszy numer naszej ukochanej gazety. Kiedy nasza pielęgniarka przyniosła nam te wiadomości, nasze oczy błyszczały z wielkiej radości, ponieważ mogliśmy przeczytać naszą słowacką i katolicką gazetę. Rzeczywiście, tego dnia czuliśmy się tak, jakbyśmy byli z powrotem w domu wśród naszych bliskich. Niech Pan wynagrodzi Wam to pocieszenie. Gdyby tylko nasi pozostali w domu członkowie rodziny wiedzieli, jaką radość przynosi nam Wasza gazeta w odległym kraju, z pewnością zwróciliby uwagę na słowa redaktorów i nie pozwoliliby naszej gazecie marnieć, nawet jej nie prenumerując. Bracia, nie obciążajcie naszej gazety kosztami produkcji, ale przynajmniej utrzymujcie ją przy życiu przez prenumeratę, jeśli nie wsparcie. Gorąco o to prosimy. Panie, tutaj w Lublanie dobrze się nami opiekują i przynoszą nam mnóstwo ciastek i papierosów, za co szczerze im dziękujemy za pośrednictwem tego medium. 15 listopada młodzież z Lublany zorganizowała przedstawienie teatralne. Po przedstawieniu słowaccy i chorwaccy ranni zostali poczęstowani przez panie dobrym jedzeniem i ciastami. Jeszcze raz dziękujemy panu. Jesteśmy wdzięczni za przesłane nam kopie. Grudzień 1914 roku. Pisek, Czechy. List Józefa Holkowicza z miejscowości Nadasz, obecnie powiat Trnawa. Wigilia naszych żołnierzy. Żołnierze przewiezieni z pola walki do szpitala rezerwy w Pisku na długo zapamiętają wigilijny wieczór. Słynna administracja szpitala wypędziła w tym dniu wszelki smutek z serc rannych i samotnych żołnierzy. Udekorowali pocieszającą choinkę dla żołnierzy, wokół której zebrali się ranni żołnierze. Znaczenie uroczystości zostało wymownie wyrażone w pięknym przemówieniu lekarzy prowadzących w języku niemieckim i w języku czeskim. Gromkimi głosami oklaskiwaliśmy Jego Królewską Mość, a także na lekarzy prowadzących za zastąpienie radości, którą pozostawiliśmy w naszym drogim, rodzinnym ognisku. Po udanej uroczystości nastąpiło rozdanie cennych prezentów świątecznych składających się z różnych wypieków, ciepłych ponczów, chusteczek do nosa, cygar, papierosów, pocztówek. Na kolację zaserwowano nam rybę. Dzięki Bogu. Rok 1915. Anonimowy list żołnierza do żony. Droga żono, pisząc dziś te słowa, właśnie wróciłem z koszar, cały pokryty lodem. Zarówno ja, jak i koń, ponieważ padał marznący deszcz, a teraz pada śnieg i wieje marznący wiatr. Błagam was wszystkich, żyjcie w harmonii i miłości. Ktokolwiek zakłóca pokój dobrowolnie, niech tu przyjedzie, a naprawdę nauczy się cenić swoich bliskich, doceniać życie i nie kłócić się o błahe sprawy. Dziękuję ci, moja droga wierna żono, za twoje modlitwy i poświęcenia. Uwierz mi, szczerze wierzę, że właśnie dlatego do tej pory omijały mnie wszelkie urazy i choroby. Po prostu nie przestawaj i nadal módl się do Dziewicy Maryi o naszą ochronę. Bóg ci za to zapłać. Z Bogiem, moja żono. Janiczek. 26 stycznia 1915 roku. Tomsk, Syberia Zachodnia. List od Michała Błachy, który opisuje swoje wrażenia z pobytu w niewoli u Rosjan. Szanowny panie redaktorze, proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia. Jestem wdzięczny Bogu za moje zdrowie, podobnie jak moi rodacy. Obecnie jestem więźniem w Rosji w mieście Tomsk na Syberii. Tutaj spędzamy czas, wspominając naszych bliskich, których zostawiliśmy w domu. Często chodzimy na spacery, a także uczestniczymy w nabożeństwa w kościele. Tutejsza zima jest sroga, czasami temperatury sięgają nawet 40 stopni, ale mimo to cieszymy się dobrym zdrowiem. Miejmy nadzieję, że dzięki łaskawości Boga będziemy mieli szansę wrócić do domu i ponownie zobaczyć nasze rodziny. Z Bożym błogosławieństwem. Michał Blacho z miejscowości Szoporna. 4 maja 1915 roku. Brno. List powitalny Grupy Słowackich Żołnierzy Armii Austro-Węgierskiej do redakcji Narodnych Nowin. Szanowna redakcjo, składamy serdeczne podziękowania za wasze miłe czasopismo, które regularnie do nas dociera. Pozdrowienia składają ranni i chorzy żołnierze w niemieckim szpitalu polowym w Brnie. Nie tylko Słowacy, ale także Czesi i Polacy z niecierpliwością czekają i z radością czytają każdy numer. 1915 rok. List anonimowego żołnierza z włoskiego frontu. Jeden cios następuje po drugim. Ale nasi żołnierze stoją jak skała,
niewzruszeni ogniem wroga, którego siła nie była widziana wcześniej na żadnym polu bitwy. Z każdym atakiem wróg ponosi straszliwe straty. Trudno opisać bitwy z ostatnich kilku dni. Martwi Włosi piętrzą się przed zasiekami, a smród roznosi się daleko. Kiedy dotarliśmy z naszym karabinem maszynowym do okopu strzeleckiego, jeden z żołnierzy musiał usuwać zabitych przed okopami. Nie była to przyjemna praca, bo niektórzy leżeli tam od 6 do 8 dni. Las, w którym znajdują się nasze okopy strzeleckie, jest strasznie zniszczony. Drzewa są połamane, ziemia zryta, więc nie da się wejść głębiej w las. Z drzew zwisają kawałki nóg, rąk i innych części włoskich ciał. W okopach strzeleckich woda miesza się z krwią. To straszny widok wszędzie, jak okiem sięgnąć. Rok 1915. List od anonimowego żołnierza z terytorium byłej Polski w zaborze rosyjskim. Mam trochę czasu, więc opiszę scenę w rosyjskiej Polsce, gdy posuwamy się naprzód. Rosjanie w odwrocie palą wszystko. Przed nami widać tylko dym. Wsie są opustoszałe. Pokazują się tylko ci, którzy się ukryli, lub tu i ówdzie można dostrzec starca siedzącego przy opuszczonej chacie i lamentującego. Czasami widzimy wóz wyłaniający się z lasu, wiozący całą rodzinę i prowiant, który udało im się zebrać. Domy w wioskach są w większości zbudowane z drewna, dlatego po pożarze zostaje tylko komin i piec. To smutny widok widzieć te ruiny. Podziwiamy lojalność kotów i psów, które odmawiają opuszczenia nawet spalonych szczątków. Zwłaszcza kota, który wciąż krąży wokół spalonego domu swojego pana, żałośnie miałcząc. Gdziekolwiek Rosjanie się spieszyli, zostawili za sobą nieco więcej. Tu i ówdzie widać konie galopujące przez pola, ciele przywiązane do drzewa i kilka świń wędrujących swobodnie. Miejscowa ludność miała mnóstwo żywego inwentarza i nie mogli zabrać ich wszystkich podczas ucieczki. Pola są wypełnione żytem, pszenicą, jęczmieniem i dużą ilością ziemniaków. Rosjanie podpalili wszystkie zebrane zboża. Jest tu wiele rozległych i pięknych lasów. Sierpień 1915 roku. Front rosyjski. List do żony i matki. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję Bogu, że na razie cieszę się dobrym zdrowiem. Jesteśmy daleko w rosyjskiej Polsce. Przyjechaliśmy tu wieczorem w poniedziałek i czekamy na wezwanie na front. Cały tydzień szliśmy pieszo, co moja droga żono możesz sobie wyobrazić, jaki to trud w tym upale i kurzu dźwigać cały nasz ekwipunek. Najdroższa żono i matko, zanim przeczytasz te słowa, nie daj Boże, może mnie już nie być wśród żywych. Tak więc, droga żono, dziękuję Ci za Twoją miłość i lojalność, które zawsze mi okazywałaś i proszę o wybaczenie za wszelkie zło, które mogłem Ci wyrządzić. Droga Marinko, Bóg nałożył na nas ciężkie brzemię, ale nie możemy się pod Nim załamywać, lecz ufać w Bożą opiekę. Droga Marinko, jesteś matką i proszę Cię, bądź dobrą matką dla naszego małego Janiczka, a jeśli nie wrócę, bądź też dla niego ojcem. Wychowanie dziecka w dużej mierze zależy od jego rodziców. Przede wszystkim naucz Janiczka modlić się, bać się Boga, a po drugie kochać swoich rodziców. Naucz go kochać całą naszą rodzinę, wioskę, w której mieszkasz, nasz kraj, nasz naród. Bo człowiek nie ma dość rąga, by objąć cały świat, ale może objąć tylko swoich najbliższych, swój krąg rodzinny, a swoją miłością swój słowacki naród. Naucz naszego małego synka trzymać się swoich, kochać najbliższych, a tym samym wypełniać wolę Bożą. Czci ojca swego i matkę swoją. Zaszczep to boskie przykazanie w czułym sercu naszego Janiczka, aby nie wstydził się naszej skromnej rodziny, naszego ubóstwa. Z jego duszy napominaj go, by był dumny ze swojego narodu, ze swojego słowackiego języka. Gdyby stracił swój język, wtedy zniekształciłby swój boski obraz. Szydziłby z prawa Bożego i upokorzyłby się wśród przedstawicieli innych narodów jako dobrowolny niewolnik. Tobie, droga matko, dziękuję za troski i wychowanie. Proszę Cię, pamiętaj o mnie w swoich modlitwach. Piszę ten list w ogrodzie pod gruszą, gdzie też spałem. Działa ryczą nieprzerwanie przez całą noc i dzień, a Rosjanie ciągle się wycofują. Jesteśmy niedaleko rosyjskich granic. Nabierzcie więc odwagi i żyjcie dobrze między sobą. Proszę, kochana Marynko, jeśli nie wrócę, nie przynoś krzywdy mojej matce. Na pewno Bóg ci za to wynagrodzi. Pozostań wierna, droga Marinko, a jeśli nie wrócę i będziesz musiała ponownie wyjść za mąż, nie poślubiej mężczyzny, który skrzywdziłby ciebie i naszego Janiczka. I tak kończę ten list i powierzam siebie i was, moi drodzy, pod opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. Pozdrawiam wszystkich naszych znajomych, całą rodzinę, całą wioskę. Pozostańcie z Bogiem. Kocham was wszystkich w duchu i przesyłam ojcowskie błogosławieństwo małemu Janiczkowi.
Niech Bóg zachowa go od wszelkiej krzywdy. Tobie, moja żono, również przesyłam mój testament, którego powinnaś dotrzymać. Z miłością twój wierny mąż, Jan. Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do komentarza i dyskusji nad treścią listów. Pamiętajcie, że listy, zwłaszcza publikowane w prasie, często były cenzurowane. Rzadko w nich będzie się znajdował jakiś krytyczny głos wobec działań armii, ale czasami i takie udaje się znaleźć. Nie zapomnijcie łapce w górę i dajcie w komentarzu znać, czy chcecie więcej listów. Do usłyszenia.